Turbo Kozaku dzisiaj Saganowski, ale nie Marek, nie piłkarz Legii Warszawa, a jego brat, który no, w pewnej odmianie piłki nożnej, pan wie, panie Sławku, w jakiej? Nie. Plażowej. Odnosił bardzo duże sukcesy. Najlepsza przewrotka w kraju. Najlepsza przewrotka w kraju. To on kiedyś tak pakował piłkę w okienko na początku. A, teraz sobie przypominam, rzeczywiście. To teraz ta twarz się okaże znajoma i wcale nie Bartka Ignacika, który to wszystko przygotował. Turbo Kozak. Witam, Turbo Sagan starszy. To ja, Turbo Kozak. Turbo Kozak, kolejny odcinek, a jak powiedział nam dzisiejszy bohater? Bogusław Saganowski. To jest ostatni występ w historii w ogóle stadionu, starego stadionu ŁKS-u. Jak ty się z tym czujesz? W sumie troszeczkę dziwnie, dlatego że spędziłem tu fajnych parę lat i na pewno jest żal, że taki stadion stadion z tradycjami został zburzony. Teraz mamy obok nowy, też bardzo ładny. Szkoda tylko, że wracamy jakby do korzeni i znowu jest jedna wielka trybuna, a po drugiej stronie nic nie ma. Myślę, że taki klub jak ŁKS zasługuje na chociaż przynajmniej jeszcze dwie trybuny. Bogu, już czuję, że musimy po prostu ten stadion pożegnać rekordem. Mam nadzieję, że mi się uda. Powodzenia. Człowiek, instytucja, jeśli chodzi o piłkę plażową. Chciałem cię serdecznie przeprosić, zapomniałem cię gwizdka. Nie ma problemu. Oj, oj, oj. Sąd całe życie lewą nogą wali. Dobrze. Wiesz, że brat był w Turbo Kozaku? Wiem, dlatego próbuję go pobić. Musło. Już dawno by obrońcy to złapali, ale dobrze. Tak jest, nie ma obrońców. Założyłem z trenerem, że na 10 strzelę 7. No. Strzeliłem 5, nie? Ale na zwykłym boisku? Nie, na piachu. Na plaży. Na piachu. Tam się wam zawsze odbija. Ja mam przekleństwo z karnym, dlatego ja nie lubię strzelać. Nie lubisz strzelać karnym? Nie. Dobre! Oj, oj, no teraz okej, okay, dobrze. Ojej, nie możemy tego puścić. Możemy. Polska biało-czerwona. Ile występów w kadrze piłki plażowej? Nie wiem, ze 180? Mało. Mógłbyś się spytać lepiej o bramki. Ile bramek? Nie, z ponad 200. Już bramki mi nie przestawił, nie? Bo już widziałem różne numery. Nie, dzisiaj na poważnie. Dobra, wiem, że nie trafiłem. Po prostu pokazuję, czy ktoś ma strzelać wolne. Takie jest moje zdanie. Fakt, że bez muru, ale zaraz zobaczymy, czy ja też coś potrafię. Dobra, za 20. Nie no, Marek chyba lepiej strzela wolny, naprawdę. Marek nie miał płachty, wiesz, to by jeszcze były konkurencje prehistoryczne. Tak! Aj, Jezu! Moja poprzeczka, nie? Dobry dzień, nie idzie. Pamiętaj, że tu nie ma żadnych wyn piaskowych. No właśnie dlatego nie mogę trafić, wiesz? Dobrze. Za bardzo rotujesz. Tak, za szybko ona idzie. Dobrze idzie, to jest tak. Brawo, brawo, 5. Nie wiem, jak mam to zrobić. I tak później na koniec powiem, że po 4 miesiącach założyłem buty, że mnie zmusiliście. Dobra, ostatnia. Tak. Tak jest! I... Z bonusem! Ulala! Nie dokręciłem jej, kurde. Tak bardzo się staram.
Wszystko pod górę mam w tym moim życiu. Nawet na piachu. Dawaj, Turbo Saga. Czas próby. Przecież Turbo Saga jest starszy. Chyba tak. Poprzeczka. Znowu w życiu mi nie wyszło. No, poprzeczka się podwójnie liczy. Widziałeś, co wymyśliłem? Pokaż. Żeby było nad głową, nikt tego nie wymyślił, patrz. No i jest wynik, dwa. To już jest wynik. Trzy, dwa, jeden, poszło. Siedemnaście. Rekord. Poszło! Raz, dwa. Jedenaście. Przyspieszamy po 11. 12. Gdzie przyspiesza? 13. 14. U Jezus. Poszedł. Gdzie jest ogień? Ogień! Aj! Powiem tak, kierunek dobry. Czekaj, bo cię nie widzę. Tego chyba się nie da wytrenować, nie? Jak państwo widzą, z rodziną Saganowskich nie jest wcale tak źle. Marek będzie oglądał? No mam nadzieję, że obejdzie i że będzie ze mnie dumny, bo nawet w tych butach starałem się zrobić, żeby nie zrobić mu wstydu. Ja słyszałem, że ty bardzo nowo miałeś ubrane piłkarskie buty. No tak, tak jak widać, pogoda się zmieniła. Musiałem założyć buty. Chyba po 4 miesiącach mam dopiero drugi raz buty piłkarskie. Specjalnie dla państwa deser. Tego nie było w żadnej telewizji. Teraz będziemy pierwsza z historii walić w płachtę. Z czego? Przewrotki. Jezus! Jezus! Jak on trafił, poszedłem na pieszo do domu.